Ewa Jakubowicz życiorys, prywatnie, ile ma lat, jej waga, chłopak. Pierwsza miłość. Fani produkcji Polsatu, której aktorka wciela się w rolę Melki, chcą wiedzieć absolutnie wszystko, co związane jest z aktorką. Jej postać w serialu Pierwsza Miłość jest na tyle ciekawa i intrygująca, że widzowie są zainteresowani ulubioną bohaterką i jej życiem również poza ekranami TV. Ewa Jakubowicz, jako aktorka młodego pokolenia, wystąpiła w kilku przedsięwzięciach, zarówno telewizyjnych, jak i teatralnych. Jednak to właśnie Pierwsza Miłość przyniosła jej rozpoznawalność i uwielbienie wśród milionów fanów serialu. Ewa Jakubowicz. Ile ma lat? Ma 28 lat, urodziła się 23 września 1990 roku w Osiecznicy. Już od najmłodszych lat swojego życia przejawiała zainteresowanie zawodem aktorki. Jak każda mała dziewczynka chciała związać swoją przyszłość ze sceną. Jakubowicz, z biegiem lat, nie zrezygnowała z marzeń i konsekwentnie dążyła, by w końcu stanąć na deskach teatralnych. Jednak jest to wszystko, co wiemy na temat młodzieńczych lat aktorki. Ewa Jakubowicz. Życiorys. Dla Ewy Jakubowicz ważniejsze były umiejętności aktorskie, które pieczołowicie zdobywała na Wydziale Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, niż rozpoczęcie kariery w bardzo młodym wieku. Przez skupianie się głównie na nauce przyszłego zawodu, aktorce mogło przejść koło nosa kilka naprawdę ciekawych produkcji, ról, a może nawet reklam. Jednak cenimy, że zamiast zaczynać w zbyt młodym wieku bez żadnego doświadczenia, postawiła na warsztat i rozwój umiejętności aktorskich. Trud i wyrzeczenia przyniosły efekty, ponieważ Ewa Jakubowicz na swoim koncie ma kilka nagród. Wyróżnienie za rolę służącej w tonacji blu na 32. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, czy nagrodę imienia Andrzeja Nardelego za najlepszy debiut aktorski sezonu za rolę Joli w spektaklu Romeo i Julia w 2016 roku. Warto wspomnieć również, że była finalistką 17. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Ewa Jakubowicz prywatnie. Rodzi się pytanie o to, kim jest prywatnie Ewa Jakubowicz. Co lubi robić w wolnym czasie, jakie ma zainteresowania, jaką jest osobą. Na te pytania jednak bardzo trudno odpowiedzieć. Informacje o pochodzeniu aktorki są szczątkowe. Mimo iż prowadzi ona konta na portalach społecznościowych, nie dzieli się na nich swoim życiem prywatnym. Jednak ze sposobu, w jaki odnosi się do fanów, można wnioskować, że jest miłą, pełną ciepła, skromną osobą. Wydaje się również, że mimo zawodu, który reprezentuje, wcale nie zależy jej na zbytniej popularności, a w szczególności nie robi wszystkiego, by zwrócić na siebie uwagę mediów. Jakubowicz to raczej nie ten typ osoby. jest skromna i nie lubi chwalić się osiągnięciami na polu zawodowym, a co dopiero prywatnym. Ewa Jakubowicz waga również na ten temat, nie ma żadnych szczegółowych informacji. Nie wiadomo, ile waży, jednak nawet w odcinkach Pierwszej Miłości możemy zauważyć, że aktorka jest bardzo szczupła, nie jest również wysoka, więc zgadujemy, że waży bardzo mało. Dzięki aktywnemu uprawianiu sportu, między innymi narciarstwa, udaje się jej utrzymać doskonałą kondycję. Ewa Jakubowicz chłopak czy Jakubowicz ma chłopaka? Z kim aktorka związana jest w życiu prywatnym? To pytanie kłębi się w głowach milionów fanów serialu, w którym występuje. Jednak odpowiedź nie jest nikomu znana, a przynajmniej nikomu oprócz samej zainteresowanej. Aktorka bardzo chroni swoją prywatność, nie chce, by rozpisywały się o niej portale plotkarskie, więc nie umieszcza żadnych zdjęć na Instagramie, które dawałyby jakiekolwiek powody do plotek na jej temat. Ewa Jakubowicz. Pierwsza miłość. Ewa Jakubowicz to serialowa melka, młoda dziewczyna, której wiek nie jest dokładnie podany w Pierwszej Miłości. Mimo iż aktorka zbliża się powoli do 30, w serialu gra osobę dużo młodszą. Melka, a tak właściwie Amelia Długosz, jest jedną z barwniejszych postaci serialu Polsatu. W przeszłości nie stroniła od alkoholu, narkotyków i złego towarzystwa. Z życiowego kryzysu udało jej się wyjść z pomocą Marysi Granej przez Anetę Zając, która jako jedyna wyciągnęła do Melki pomocną dłoń i uznała Amelię za swoją nieformalną córkę. Wiązała z nią duże nadzieje, na szczęście się nie zawiodła. Melka zerwała kontakty z towarzystwem, które ściągało ją na dno, przestała uciekać z domu, złagodniała i spokorniała. Powoli stając się kobietą, Melka przeżyła kilka wzlotów i upadków miłosnych. Obecnie serialowo jest związana z Pawłem, Michałem Malinowskim, jednak w ich związku nie brakuje kłopotów, z którymi para musi się mierzyć. Co będzie dalej? To wiedzą tylko twórcy serialu Pierwsza Miłość.